Moniu, ja chcę wam, bo to jest bardzo fundamentalna rzecz. Boże aniołowie to nie są po to, żeby ich rysować. To nie są też po to, żeby wiedzieć, że one są po prostu. Tylko Słowo Boże mówi, że Boże aniołowie są nam ku pomocy. Nam ku pomocy. Bo ja sobie zdaję sprawę z jednej rzeczy, że wielu ludzi, wierzących ludzi, ludzi, którzy realnie spotkali się z Bogiem, oni nie korzystają z tego. Jest napisane tak. A do któregoż z aniołów powiedział, kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Wiecie, ten werset w pierwszym liście do Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, 14 wersecie, on jest jakby zakończeniem takiej wypowiedzi, że Jezus nie jest aniołem, że jest większy od aniołów, bo to jest bardzo dogmatyczny list. Ale ten ostatni werset, on pokazuje bardzo ważną rzecz. To znaczy, on pokazuje nam, w jaki sposób my winniśmy podchodzić do tematu aniołów. Chrześcijanie myślą, że jeżeli są odrodzeni z Bożego Ducha, mieszka w nich Duch Święty, to ich życie będzie polegało na tym, że ten Duch Święty będzie działał w nich. I to jest bardzo ciekawe. Według ich zrozumienia działania Ducha Świętego. Ale to jest w ogóle nieprawda. Duch Święty działa według siebie, a nie według mnie. A rozumiecie, co to znaczy? To znaczy, że moim zadaniem życiowym jest się dopasować do Ducha Świętego, a nie Ducha Świętego zadaniem życiowym jest się dopasować do mnie. To jest wielka, wielka sprawa. Ja jestem jedno w Duchu Świętym z Bogiem. Jesteśmy jedno, połączeni. Mój Duch i Duch Święty są połączeni. Natomiast moja dusza, ona nie jest połączona z Duchem Świętym i moja dusza ustawicznie ona porusza się z takiego jakby krańca drogi do krańca drogi. Nasze dusze nie są stabilne. My mamy bardziej lub mniej niestabilne dusze. Ujmę to tak. Póki będziemy chodzić po ziemi, naszym zadaniem jest stabilizacja tych dusz, ale w konsekwencji te dusze, one nigdy nie dojdą do takiego stanu, jak nasz duch. Nigdy. Rozumiecie? To one nie dojdą, bo one cały czas jakby są zależne od naszego ducha i muszą być posłuszne. Nasz duch jest połączony z Duchem Świętym i on w zasadzie nie posiada funkcji nieposłuszeństwa. Tam nie ma funkcji nieposłuszeństwa, a nasze dusze posiadają. No i one tak sobie ruszają się, bo to je trzeba tam pionować. I teraz one też mają swoje koncepcje działania Boga. I jedną z takich koncepcji działania Boga to jest to, że Duch Święty, on robi wszystko jakby bezpośrednio. Ale to jest nieprawda. Duch Święty robi różne rzeczy w naszym życiu w różny sposób i przez różne byty. I między innymi Duch Święty w naszym życiu działa przez aniołów. I jeżeli my nie będziemy z tego korzystać, to my sobie w kolano strzelimy. Wiele rzeczy miałoby zupełnie inny wymiar, gdyby chrześcijanie rozumieli dokładnie, że mogą posyłać Bożych aniołów w różne miejsca, aby oni im załatwiali różne rzeczy. A oni się modlą do Boga i mówią: Panie, spraw to czy tamto. Albo objaw to czy tamto. Rozumiecie? A potem się dziwią. Co się stało?
Oj, mówią, pewnie wiary nie miałem. To nie jest do końca tak, że nie miałeś wiary. Ja jeszcze raz wspominam moją skrzynkę z narzędziami w domu. Mam tam różne narzędzia, śrubokręty, młotki, klucze. I do różnych rzeczy używa się różnych narzędzi. Różnych. Rozumiecie? Różnych. Różnych. I anioł w pewnym sensie to jest narzędzie Boże. Bo tu jest napisane w tej Biblii, że on jest po to, aby on nam miał służyć. Są różni aniołowie. Niosą różne rzeczy. W wielu przypadkach jest tak, że to one niosą ogień uzdrowienia na przykład do ludzi. W wielu przypadkach jest tak, że kontaktujemy się z aniołami, którzy zajmują się uwielbieniem. Są przypadki takie, że kontaktujemy się z aniołami, które są aniołami wojny, które zajmują się uderzaniem w demoniczne siły. Inne chronią nas osobiście. Jeszcze inne wypychają zwierzchności. Nie wiem, czy wy, jak dobrze czytacie Biblię, to się dowiadujecie, że masę rzeczy już w Nowym Przymierzu, bo tylko o tym mówię, jest złożona na aniołów. Na przykład diabła, tak? Kto zwiąże? Duch Święty? Nie. Kto go zwiąże i wrzuci do otchłani na 1000 lat? Anioł, 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 anioł. Dlaczego anioł go wrzuci? Jezus już tutaj będzie na ziemi, w Jeruzalem, Kościół razem z Nim, rozumiecie, o co chodzi? I raptem to anioł wiąże diabła. Dlaczego anioł wiąże diabła? Dlaczego? Dlatego, że to jest jego zadanie. To zadanie jego. Tak jak piekarza zadaniem jest piec bułki, kowala podkuwać konie, tak? Tak są aniołowie przez Boga utworzeni, tak? Do tego, aby funkcjonowali, kwoli nas. To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Ja posyłam Bożych aniołów w różne miejsca. Powiem wam coś. Wola człowieka jest nie do zmiany. W ten sposób, żeby Bóg mógł wpłynąć na wolę człowieka. Wiecie o tym? Bóg nie wpłynie w jakiś enigmatyczny sposób na wolę człowieka. To prawda. Ale są sposoby, żeby ją nagnąć. Są sposoby. Bo Bóg wie, że on nie może zmienić decyzji człowieka w ten sposób, że na przykład wpłynie na niego od środka i zmieni jego decyzję. Ale są sposoby. I na przykład jednym ze sposobów jest wpływ anielski. Rozumiecie? I posyła się anioła do kogoś, kto jest na przykład przeciwny załatwieniu jakiejś sprawy w twoim życiu. I nie wiadomo dlaczego, tak? On się zgadza na to, co proponowałeś. Nie wiadomo. A wiecie dlaczego on się zgadza? Dlatego, że został dociśnięty. Nawet nie wie jak. Bo byt anielski, który jest 100% intelektem, potężny siłą i mocą, władował mu się do sypialni w nocy. Rozumiecie, o co chodzi? Wy sobie w ogóle zdajecie sprawę, co może zrobić anioł z człowiekiem? Co może zrobić w ogóle? Może go sobie wokół palca owinąć. Są sposoby różne. Wiecie, ja byłem kiedyś złodziejem zawodowym i miałem takie urządzenie, które emitowało ultradźwięki. Wiecie, jak z tym urządzeniem się gdzieś wchodziło i go się stawiało, na przykład bym to urządzenie postawił tutaj, w tej sali, tak? W ciągu minuty czasu wszyscy ludzie w tej sali mieliby zamieszanie w głowie i gromiliby demony, bo jesteśmy chrześcijanami. Ludzie by myśleli tutaj, że ich chaos zaatakował. Malutka skrzynka by tam stała. Emitowane ultradźwięki doprowadziłyby cię do tego, żebyś nie mógł myśli złapać. A gdyby to był pies, kot albo jakieś inne stworzenie, to by zaczęło wariować i rzucać się na ściany. Jakiekolwiek były psy na posesję, na którą wchodziliśmy, kiedy się wstawiało ten aparacik, to te psy spieprzały na drugi koniec podwórka. Bo ultradźwięki rozwalały im mózg. A teraz sobie wyobraź, co się dzieje, jak anioł wchodzi do domu. Anioł wojny, na którego widok Daniel padł na ziemię i dostał paraliżu. To jest napisane, że ten aniołek stał jedną nogą w morzu, a drugą na plaży. I Daniel został sparaliżowany na jego widok.
A to było coś, co było jednym z mniejszych. To był żołnierz. Żołnierz. Ten żołnierz mówi, tak? To był posłaniec. Anioł posłaniec. Tak? A on mówi na przykład o swoim przełożonym, archaniele Michale, tak? Który jest szefem wojsk anielskich. Teraz sobie wyobraź działanie archanioła. A my chrześcijanie musimy tak. Pomodlę się w innych językach i Pan będzie działał. A ja ci powiem, co ja robię. A ja siadam w wielu sytuacjach i mówię tak, Ojcze, ja w imieniu Jezusa uruchamiam Twojego anioła. Ja teraz go posyłam w to miejsce. Ten człowiek jest mi nieprzychylny. Ja wzywam Ciebie, aniele wojny. Idź do niego i przekonaj go, że to ja mam rację, a on jest w błędzie. Rozumiecie, o czym ja mówię? Aniołowie są po to, żeby nam służyć. Nie modlimy się do aniołów. Nie robimy litanii do nich. Nie prosimy ich o nic. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, co robimy? Dzwonimy. Piątka, dziewiątka. Anioł wojny. Jest sprawa. Z tej strony Syn Boga Żywego. Trzeba, żebyś poleciał tam. Do tego urzędu. Usiadł koło pani urzędniczki. Objął ją ręką swoją i posiedział z nią. Do czasu aż zmieni stanie. Aniołowie reagują na prawdy Boże. Ich nie można oszukać, okłamać, pogawędzić. Niektórzy ludzie mówią, kawędziłem z aniołem. Ja mówię, uspokój się. Mówię, człowieku, ja klej wąchałem, z różnymi rzeczami kawędziłem. Z aniołem się nie gawędzi. Rozumiesz, o co chodzi? To nie jest gawędziarz. To jest żołnierz. To żołnierz. Jego się posyła, tak? Bo on ma załatwić sprawę. To Twój sługa. Ponieważ będąc w Chrystusie Jezusie, jesteś jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. I aniołowie Boży są do Twoich usług. I kiedy Ty uwalniasz prawdę, wypowiadając słowo, nadając im kierunek i wydając rozkaz, to one będą leciały i będą załatwiały sprawy. Mój przyjaciel kiedyś się rozchorował na raka. I on do mnie mówi, do mnie tak przez telefon. Mieszkał daleko od Warszawy. Powiedział mi, że ma raka i że jest gotowy na odejście. A ja powiedziałem do niego, ale ja nie jestem gotowy na Twoje odejście. I ja się zacząłem modlić. I Agata wstała w nocy i modliła się całą noc do rana. I rano widziałem, jak anioł, miałem wizję, jak anioł leci na tego miasta. Tego samego ranka rak zniknął z jego ciała. Rozumiecie? Żyje do tej pory i się dobrze ma. Dlaczego tak? Nie obchodzi mnie to. Rozumiecie? Nie obchodzi mnie to. Mnie nie obchodzi, czy człowiek zostanie uzdrowiony tak czy inaczej. Czy to będzie działanie bezpośrednie Ducha Świętego, czy to będzie anioł niosący ogień uzdrowienia, który tchnie na niego i mu się zrobi gorąco w głowę i mu zniknie nowotwór. Nie obchodzi mnie to. To wszystko jest z krzyża. To wszystko z krzyża. Ale jak to działa, to nieważne już. Ważne natomiast, żebyśmy wiedzieli, że aniołowie są do naszych usług. Nie po to też, przyjaciele, żeby za nas życie robić. One nie będą za nas wierzyć, one nie będą robić jakichś rzeczy, które my im powiemy, na przykład, rozumiesz, podaj mi z cyklu, wiesz, cukier z kredensu, wiesz, o co chodzi? Bo to nie jest sługus. Dobrze, że ich nie widać, bo większość chrześcijan by rozwolnienia dostała, jakby ich zobaczyła. Bo to nie są miłe z twarzy postaci. Rozumiesz, to jest bardzo ważna rzecz. Ale to one mogą powodować, że nie będziesz miał, że podczas wypadku samochodowego, jeżeli do niego dochodzi, nie będzie, nic się nie będzie działo. Że będzie zatrzymywał w ogóle różne rzeczy. Ja wam pokażę prostą rzecz. Jak Sara się uczyła jeździć na rowerze, jechała, rozpędziła się na chodniku i dojeżdżała do
Jest. Ja tylko zobaczyłem z daleka, bo jechałem za nią, jak ciężarówka jechała. Zdążyłem wezwać imienia Jezus, tak? I powiedzieć: Boże, niech Twój anioł ją chroni. Została zatrzymana jak ścianą od pleksy. Korzystajcie z tego, co jest usługą anielską. Bardzo Was proszę, bo to może zmienić zupełnie Wasze życie.